że człowiek przedkontemplatywny, niekontemplatywny zadaje takie pytania, jak, po co, gdzie, a ludzie, którzy weszli w doświadczenie kontemplacji, to dla nich to nie są pytania w ogóle, nie? Oni są w takim świecie doświadczenia i pewności tego doświadczenia, to są spokojni ludzie. Ale jednocześnie, jak mamy do czynienia z osobą, która jest pewna, ale dlatego, że ma rys psychopatyczny, to są dwie różne rzeczywistości, ale jedna i druga jest pewna. Nie? I ktoś z nas chciałby się zastanowić, czy ta moja pewność wynika z doświadczenia kontemplatywnego spotkania z Bogiem, czy raczej niedojrzałości albo pewnych moich nieumiejętności wejścia w emocje drugiej osoby. Nie? To są dwa różne światy. Jak się rozróżnić? Mnie osobiście znana jest jedna bezpośrednia droga rozróżnienia. Trzeba 15 minut porozmawiać.